Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Zapraszam Cię na niesamowitą podróż. Za chwileczkę zobaczysz trzy karty i wybierzesz jedną z nich. Ale zanim wybierzesz tą kartę, bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytanie do Wszechświata, jakie masz pytanie do energii anielskich, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na dalszą część tego filmu. Namaste. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzień dobry, Maria Bocardi z tej strony. Dzisiaj kolejne czytanie z kart. Jestem pewna, że masz już pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Odetchnij teraz bardzo, bardzo głęboko. Uspokój wszystko w Tobie. A następnie zadaj w myślach pytanie i wybierz jedną z kart. Karta numer 1, 2 albo 3 i napisz w komentarzu, który numer karty wybierasz. Tutaj odpowiedź na Twoje pytanie. Pamiętaj o tym, że na mojej stronie mariabocardi.pl w zakładce konsultacji online znajdziesz różne formy przepowiedni, na przykład co jest Twoim powołaniem, jakie jest Twoje aktualne zwierzę mocy albo Twoje zwierzę mocy od urodzenia, albo z jakiej gwiazdy, z jakiej planety pochodzisz i jaką masz misję tutaj na Ziemi. Zaczynajmy. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to jest to chyba najtrudniejsza karta w dzisiejszym rozkładzie. To jest oczywiście siódemka mieczy i oznacza w odpowiedzi na Twoje pytanie, że albo teraz, albo w najbliższej przyszłości, w czasie, gdy nastąpią pewne rzeczy, o które pytasz, pojawi się w Tobie odczucie daremności. Daremność, stracona jasność, taka niepewność, brak odwagi, mieć takie odczucie, jakby ktoś podciął Ci Twoje skrzydła. Wszystko wydaje się takie bez sensu i pojawiają się negatywne oczekiwania. To jest coś takiego, jakby stracić zaufanie w siebie albo w pomoc Wszechświata, w pomoc istot wyższych. Jeżeli popatrzymy na tą kartę, to zwróć uwagę, że mamy symbolikę łabędzia, który jest na szczycie góry, ma rozpostarte skrzydła w kierunku światła, słońca i jest strażnikiem siedmiu mieczy. Jednak jeden z tych mieczy został skradziony przez człowieka w masce, który skradł ten miecz i myśli, że łabędź tego nie widzi. Zwróć uwagę na symbolikę maski, ukrywanie się, ukryta twarz. Co może to dla Ciebie oznaczać, że albo Ty jesteś takim człowiekiem, albo taki człowiek pojawi się na Twojej drodze, gdy wydarzą się te sprawy, o które pytasz. Jeżeli to Ty jesteś takim człowiekiem, to może pojawić się odczucie, że nie zasługujesz na coś w życiu, dlatego musisz posunąć się do pewnych działań, które są niezgodne z Twoim sercem, tak jak tutaj na przykład kradzież tego miecza. Masz przekonanie, że nie jesteś dość dobra, nie jesteś dość dobry, więc wszystko, co dobre ma Ci się w życiu przydarzyć, trzeba sobie w jakiś sposób to zagarnąć. Rozbijać się pięściami w dżungli życia. I to jest złe nastawienie. Jeżeli masz takie nastawienie, to nadszedł czas, żeby jak najszybciej się oczyścić, ponieważ jest to obcy wpływ. Jest to obcy wpływ istot demonicznych, które chcą Cię sprowadzić na złą drogę. Zwróć uwagę, że na tej karcie mamy widoczne kosy, czyli te ptaszki, czarne ptaszki z pomarańczowym dzióbkiem,
w męskim wydaniu, w żeńskim wydaniu są one bardziej brązowe. I przypomnij sobie tutaj symbolikę czarnego druida, czyli kosa, na mojej stronie zwierzętamocy.org. Tam dokładnie możesz o tym przeczytać, ale także na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce ceremonie. Jeżeli w polu wszukania wpiszesz sobie czarny druid, to wtedy wyskoczy Ci numerek ceremonii, na którym wspominałam o przesłaniach i symbolice tego zwierzęcia mocy. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji albo znajdziesz się w takiej sytuacji, to może również oznaczać, że właśnie ktoś podetnie Ci skrzydła, że ktoś taki pojawi się w Twoim życiu, kto skradnie jeden z Twoich mieczy. Czyli czasami widzimy to w świecie biznesu, konkurencji, własnej działalności, że ktoś ukradnie Ci Twój pomysł, potrafi coś skopiować, na przykład z Twojej strony i sprzedawać to jako swoje. Czyli nie wierzę w to, że sama ma w sobie wystarczającą ilość mądrości, aby stworzyć coś swojego, coś indywidualnego, coś wyjątkowego, dlatego tylko patrzy, co innego dzieje się na przykład w internecie czy w otoczeniu i kopiuje te obce pomysły. W rzeczywistości sam sobie robi krzywdę, ponieważ jest tutaj coś takiego jak sprawiedliwość wszechświata, czyli jeżeli coś komuś żeśmy ukradli, to nam zostanie skradzione 7 razy. Czasami robią to ludzie nieświadomie, ponieważ nie wierzą w swoje możliwości, nie wierzą w swoje wartości, które mają w sobie, nie czują tych wartości. Tutaj również mogę służyć pomocą, aby odkryć te wewnętrzne talenty, talenty wyższe. Na mojej stronie mariabokardi.pl w zakładce rytuały świec intencyjnych, tam znajdziesz rytuał świecy intencyjnej u mnie, która na przykład aktywuje talenty, aktywuje zdolności wyższe, albo aktywuje mądrość wyższą i wtedy można dużo, dużo szybciej odnaleźć swoje powołanie i odnaleźć tą swoją indywidualną drogę. Również na ceremoniach, czyli na wykładach ze mną, w tej serii ponad 200 ceremonii, czyli ponad 200 godzin, bardzo wiele ceremonii mówi o tym, jak odnaleźć swoją indywidualność, swoją niepowtarzalność i jak w tym wypadku pomóc sobie odzyskać tą wiarę, nadzieję, motywację. Również rytuał świecy intencyjnej odwagi, motywacji, radości życia będzie idealny w tej sytuacji. Czyli zamawiasz rytuał u mnie i w miejscu na notatki albo przez e-mail opisujesz mi Twoją sytuację, w której się znalazłaś albo znalazłeś i ja wykonam ten rytuał, aby Ci pomóc wyjść albo z takiej postawy, albo z takiej sytuacji, gdzie ktoś, gdzie Ty jesteś tym białym łabędziem i ktoś kradnie Ci jeden z mieczy. Idziemy dalej. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to również jest bardzo trudna sytuacja i skomplikowana. Ponieważ jest to dwójka mieczy i masz wrażenie, że wszystko jest dobrze, wszystko jest idealnie, bo mamy harmonię, spokój, jasność, zaufanie, zadowolenie, taką siłę, moc wewnętrzną, ale coś jest nie tak. Co jest więc nie tak w takiej sytuacji? Oczywiście, jeżeli jest odpowiedź na Twoje pytanie, to bądź przygotowana, bądź przygotowany na to, że pojawią się na Twojej drodze osoby, które przekażą Ci konstruktywną krytykę. Warto się zapoznać z tą krytyką i ją zastosować, ale również może pojawić się taka konstruktywna kłótnia, czyli jakieś starcie z kimś, kto jest Ci bliski albo kto nie jest Ci bliski, ale trzeba wyciągnąć z tego mądre wnioski. Jeżeli popatrzymy na tą kartę, to znowu widzimy tutaj dwa łabędzie. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj, taki bardzo widoczny, widocznej symbolice, zwracają naszą uwagę na siebie. I chciałabym omówić ich znaczenie, aby pokazać Ci, jak w takiej sytuacji postępować, jeżeli dokładnie Twój wybór padł właśnie na tą kartę numer 2. Może być tak, że albo Ty jesteś tą osobą, która stoi tutaj niewzruszona, dokładnie w miejscu przejścia, czyli jak gdyby w drzwiach, w portalu do innego życia i ma skrzyżowane dwa miecze,
albo spotkasz taką właśnie osobę na Twojej drodze. Ale co to oznacza? Oznacza to, że wszystko wygląda niby pozytywnie, a w rzeczywistości jest tutaj negatywne znaczenie i trzeba mieć otwarte oczy serca i otwarte oczy duszy, aby je zrozumieć. Ale jeżeli jesteś dzisiaj tutaj ze mną, na naszym spotkaniu, to znaczy, że siła wyższa skierowała Cię tutaj, Twój anioł stróż, anioły światła, istoty wyższe skierowały Cię na to spotkanie i zadałeś to pytanie, gdzie ta właśnie odpowiedź jest tutaj. Co to więc oznacza? Może być tak, że w sytuacji, o którą pytasz, masz wrażenie, że wszystko idzie dobrze, a w rzeczywistości stoisz w miejscu. Tak jak ta postać. Skrzyżowała sobie miecze, więc mamy tutaj spokój, harmonię, równowagę. Jak najlepiej, wszystko idealnie, ale ona stoi w miejscu. Zwróć uwagę, ona nie walczy. Ona się nie rusza. Ona stoi w miejscu. Ona nie poszukuje, ona się nie cieszy, nie raduje życiem, tylko stoi w miejscu. I jak zwrócisz na to uwagę, to jest to taka ciemna postać. Dlaczego jest ciemna postać? Bo jest to symbolika konserwatyzmu. Czyli w odpowiedzi na Twoje pytanie, albo Ty staniesz się taką osobą w sytuacji, o którą pytasz, albo taka osoba stanie na Twojej drodze. I na przykładzie. Musisz załatwić jakieś ważne sprawy, masz jakiś wyjazd i nagle spotykasz urzędnika, który jest taki właśnie konserwatywny i dla niego nie ma wyjścia. On widzi tylko jedno wyjście i blokuje Ci drogę do Twojego szczęścia. I co robić w takiej sytuacji? No walczyć z nim będzie trudno. Ominąć go będzie trudno. Trzeba więc będzie aktywować mądrość wyższą, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji, aby w jakiś sposób znaleźć inną drogę. I wiele osób z nas znajduje się w takiej sytuacji. Ja mam na przykład taką sytuację życiową ostatnio, że mam konto w mBanku i mBank nie akceptuje dokumentu tożsamości innego niż dowód osobisty. Więc jeżeli masz tylko paszport, a nie masz wyrobionego dowodu osobistego, to dla mBanku nie jesteś już człowiekiem, tak to można powiedzieć. Czyli nie masz dostępu do swojego konta, do swoich oszczędności, do swoich inwestycji kompletnie. Jakbyś nagle przestała czy przestał być ich klientem. I to jest właśnie taka sytuacja, gdzie ktoś, jakaś instytucja, jakiś urzędnik, jakiś człowiek staje na Twojej drodze i zaczyna Ci blokować Twój rozwój i Twoje szczęście. Bo nawet jak staniesz na głowie, mimo tego, że paszport jest dokumentem tożsamości, to taka osoba czy taka instytucja go nie zaakceptuje. Więc możesz wierzgać, możesz szaleć, możesz pisać, możesz skakać, a i tak nie ma wyjścia, trzeba szukać innej drogi. Więc jeżeli to jest odpowiedź na Twoje pytanie, to tutaj mogę służyć Ci pomocą, aby przy pomocy rytuału świecy intencyjnej, na przykład Archanioła Zadkiela albo Lady Amethyst, dokonać pozytywnej przemiany w Twoim życiu, albo przy pomocy rytuału świecy intencyjnej mądrości wyższej aktywować mądrość wyższą w Tobie. Jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, to oczywiście będzie potrzebna seria na przykład trzech takich świec, rytuału świec, który dla Ciebie wykonuję, albo duży rytuał, taki 30-dniowy, gdzie trzeba wiele więcej rzeczy poruszyć. Jeżeli Ty stajesz w takiej sytuacji, że to Ty jesteś tą osobą, to w odpowiedzi na Twoje pytanie siła wyższa chce Ci powiedzieć: popatrz, ten łabędź podaje Ci kwiat. To jest mak, czyli śpiąca piękność albo śpiąca śmierć. To jest dla Ciebie wskazówka. Jeżeli dalej będziesz tak stać w drzwiach, czyli ani do przodu, ani do tyłu, w takim pełnym przekonaniu, że wszystko już wiesz najlepiej, albo ze strachu, żeby zrobić krok do przodu czy do tyłu, to jest to już dla Ciebie śmierć. Czyli Twoje marzenia, Twoje pragnienia się nie zrealizują, bo w życiu trzeba być w ruchu. Pieniądze to ruch,
Sukces to ruch. Rozwój to ruch. Jeżeli ty stoisz w miejscu konserwatywnie, w tym samym miejscu, to bardzo szybko zbliżasz się w kierunku rozpadu. Bo jeżeli coś się nie rusza, to jest niegotowe do życia, albo już to życie z niego ulatuje. I oznacza to symbolicznie, że twoje marzenia, twoje pragnienia również stoją w miejscu. Więc jeżeli to ty jesteś tą osobą, to drugi łabędź pokazuje ci serce. Czyli otwórz twoje serce, żeby wyjść z tego momentu stagnacji i odważyć się zrobić ten krok do przodu. Tutaj również mogę ci pomóc w takiej sytuacji, na przykład poprzez rytuał świecy intencyjnej, świecy odwagi. Czasami trzeba aktywować tą energię wyższą, trzeba aktywować pomoc istot wyższych, aby dokonać pewnej zmiany. I tutaj w tym przypadku jest to zmiana pozytywna, czyli nie bój się tej zmiany, bo jak będziesz stać w tym miejscu, to niczego nie osiągniesz. Jeżeli staniesz przed taką osobą, instytucją i będziesz próbować przejść dalej, to też nic nie osiągniesz, bo z pewnymi ludźmi, z pewnymi instytucjami nie da się walczyć. Oni są tak skostniali w tych swoich poglądach, w tych swoich prawach, w cudzysłowie, bo to nie są prawa, tylko raczej coś negatywnego, że po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczysz, dlatego ty musisz być mądrzejsza, ty musisz być mądrzejszy, aby znaleźć inną drogę. Może się uda przejść obok, wiesz, jak są wszystkie drzwi zamknięte, zablokowane, to może da się oknem. I czasami trzeba się posunąć do jakichś dziwnych zachowań, żeby osiągnąć swój własny cel. Oczywiście zachowań zgodnych z twoim sercem, ale takich, żeby obejść takich ludzi czy takie instytucje, które chcą cię zablokować na twojej drodze do szczęścia. No i oczywiście, jeżeli twój wybór padł na kartę numer 3, to już jesteś w czepku urodzona albo w czepku urodzony, tak można powiedzieć, ponieważ oznacza to, że w sytuacji, o którą pytasz, dokładnie teraz, gdy o to pytasz, aktywuje się moment, gdzie możesz oczekiwać pełnego wsparcia wszechświata. Jest to oczywiście dziesiątka, czyli koło fortuny w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia w tarocie i oznacza ono, że oczywiście raz na wozie, raz pod wozem, ale ty w tym momencie jesteś na wozie. Wykorzystaj więc tą sytuację, aby zrealizować wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje pragnienia szybko, szybko do przodu, ponieważ w życiu zawsze mamy te momenty przepływów i odpływów i w twoim przypadku dokładnie teraz idziesz w kierunku szczęścia. Ale to nie oznacza, że to szczęście będzie trwało wiecznie, bo to jest koło, więc ono się wkrótce znowu odwróci. Wykorzystaj więc dokładnie teraz ten moment, aby coś pchnąć do przodu, aby coś osiągnąć, aby zrealizować coś, co jest dla ciebie ważne. Nie czekaj dłużej, ponieważ jeżeli poczekasz może miesiąc, może dwa, może trzy, to się okaże, że może znowu będziesz w tym momencie odpływu, czyli będziesz pod wozem i wtedy wszystko się będzie blokować i wszystko się będzie hamować. Czyli to oznacza w sprawach miłosnych idziesz w kierunku szczęścia, finansowych idziesz w kierunku szczęścia, sukcesu, realizacji siebie, marzeń, pragnień idziesz w kierunku szczęścia, zdrowotnych idziesz w kierunku uzdrowienia. Bardzo dobry znak, ale to nie będzie trwało wiecznie, więc korzystaj z tego teraz jak najszybciej. Jak ja mogę ci pomóc w takim przypadku? Oczywiście przepowiednie, aby ci pokazać, w którym kierunku iść, jakie zwierzę mocy może ci pomóc, jakie jest twoje powołanie, jaka jest twoja misja na ziemi, ale przede wszystkim również znowu rytuały, czyli rytuały sukcesu, jeżeli chcesz być sławną osobą. Dokładnie teraz będą działać bardzo szybko, bo to jest czas niespodzianek, to jest czas szczęśliwych przypadków, to jest taki moment rozszerzenia życia i szczęśliwego nowego początku, przemiany w kierunku tego dobrego. Rytuały świec intencyjnych u mnie, które mają przynieść na przykład bogactwo, obfitość, zdrowie, szczęście, spełnienie, miłość, będą w tym momencie działały błyskawicznie. Więc jeżeli twój wybór padł na kartę numer 3, to dzisiaj jest to ta szczęśliwa karta z całego rozkładu. Oczywiście wszystkie mają i plusy, i minusy, ale tutaj w tym momencie tym plusem jest to,
że teraz jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, idziesz we właściwym kierunku. O to, co pytasz, to również masz szczęście, spełnienie, ale trzeba działać już. Nie czekaj, aż koło fortuny znów się odwróci. Dziękuję, to już wszystkie przesłania dzisiaj na naszym spotkaniu. Bardzo proszę, napisz w komentarzu, którą kartę wybrałaś, czy wybrałeś, czy rozumiesz te przesłania, czy czujesz tą siłę, czujesz tą moc i przede wszystkim odwagi do realizacji siebie, bez względu na to, w którym momencie życia jesteś. Każdy z nas czasami jest w tym momencie najbardziej symbolicznie pokazuje to właśnie ta karta, gdzie mamy kilka różnych linii poplątanych razem, zmieszanych razem, które dają nam obraz, pewien obraz. I tak właśnie w naszym życiu, to takim symbolicznym zwierzęciem mocy może być pająk. Zerknij sobie na mojego bloga zwierzętemocy.org jak organizacja, org. I tam znajdziesz pająka jako zwierzę mocy. Pająk, który tka tą sieć życia, pająk, który jest tym strażnikiem różnych nici życiowych. I tak właśnie w Twoim życiu, gdy coś wybierasz, na przykład tą żółtą drogę, no to popatrz, ona się tam krzyżuje, krzyżuje, krzyżuje i kiedyś da Ci jakiś tam obraz. Jeżeli wybierzesz niebieską, no to tą niebieską, albo wszystkie razem dają jakiś obraz. Oznacza to, że odpowiadając na wiele Waszych pytań, jak to wygląda, że na przykład jestem w tej linii czasowej, tutaj w tej przestrzeni i mogę podjąć taką albo taką decyzję. Dokładnie. Ty możesz iść za podszeptami czarnego wilka, tutaj znowu kieruję Cię na moje ceremonie bukardimaria.com, gdzie były ceremonie na temat białego i czarnego wilka. I ten czarny wilk tego strachu, negatywności, negatywnych oczekiwań może poprowadzić Cię do takiej sytuacji, jak ten, który tutaj kradnie miecz, bo nie wierzy w siebie. I wtedy ten obraz będzie czarny, ciemny, negatywny. A możesz wybrać na przykład łabędzia, iść za tym łabędziem, stać się tym łabędziem, czyli stać się z tego brzydkiego kaczątka łabędziem i tkać obraz, który kiedyś będzie piękny i pozytywny, czyli iść za głosem tego białego wilka. Ty pamiętasz, że wiele, wiele osób porównywało mnie w internecie z innymi osobami w dziedzinie duchowości, ezoteryki i zawsze mówiły: Maria Bukardi jest białym wilkiem, no a ta albo ta osoba jest czarnym wilkiem. I jeżeli idziesz za podszeptem tego białego wilka, czy tego białego łabędzia, stajesz się tym łabędziem, stajesz się tym brzydkim kaczątkiem, który przemienia się w łabędzia, to ten obraz będzie piękny i pozytywny. Jeżeli wybrałaś czy wybrałeś tą kartę, to zalecam Ci również teraz, dokładnie teraz, bardzo silne afirmowanie, wizualizowanie tego, co jest Twoim celem, co jest Twoim pragnieniem, bo teraz będzie to również działać 10 razy szybciej czy 7 razy szybciej niż zwykle. I pamiętaj, poniżej w opisie tego filmu znajdziesz wszystkie linki, wszystkie ważne informacje, nie musisz nigdzie szukać, w opisie masz wszystko dokładnie opisane, albo zapamiętujesz sobie te dwie strony mariabukardi.pisanerazem.pl lub bukardimaria.com, również pisane razem. Tu są dwie różne moje strony, na których znajdujesz z jednej strony wykłady, a z drugiej strony moją pomoc i jak mogę pomóc Ci indywidualnie w Twoich sprawach. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia na naszym kolejnym spotkaniu i napisz mi w komentarzu, jak podobało Ci się to spotkanie i czy odpowiedziałam na wszystkie Twoje pytania. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bukardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu, ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.